Siemanko, z tej strony Konerski. Dzisiaj test i recenzja HC na 1100X. Zapraszam. W sumie to model Apache. Karabinek w końcu wrócił do mnie z serwisu Militaria.pl. No i niestety nie został naprawiony. No bo serwis stwierdził, że nie znaleźli podanej wady i dziękują za wysłanie karabinka, odsyłają go z powrotem i dziękują. Niestety. Wróciłem do domu, wyjąłem z pudła, obejrzałem i widziałem, że są naruszone wszystkie śruby, więc nasi tu byli i może chociaż coś przy nim było robione. Przestrzelałem karabinek w chacie, wyszło całkiem pozytywnie, więc pomyślałem, że może któryś z serwisantów to taki wiatrówkowy Zbigniew Nowak. Wiecie, ten od ręce, które leczą. I jego ręce naprawiają wiatrówki. Więc wyszło na to, że poszedł do serwisu, wrócił z serwisu nienaprawiony, ale jednak coś tam się zmieniło w tym karabinku, więc chyba jednak oni go rozebrali i coś, może samym rozebraniem i złożeniem coś się zmieniło. Zaraz wam opowiem, jak to wyszło. Ale przejdźmy do tego, jak ten karabinek jest zbudowany, no i z jaką jakością. Zacznijmy więc od osady karabinka. Według opisu jest to orzech turecki, pomalowany na taki ładny kolor, który teraz widzicie. Na zdjęciach w necie wygląda bardzo ładnie, na wideo wygląda też całkiem przyzwoicie, a na żywo wygląda jeszcze ładniej. Ale w sumie na tej ładności się kończy, bo niestety jakość powłoki lakierniczej nie jest najlepsza. Jak z poprzedniego filmu pewnie niektórzy z was wiedzą, podczas strzelania zawsze mam ten sam odruch. Strzelam. I w ten sposób podkładam karabinek. I niestety na tej stronie wytarła się powłoka lakiernicza. Wygląda to bardzo słabo. Wytarła się dosłownie po 200 strzałach. Czyli po jakiejś, ja wiem, godzinie zabawy. Jest to zrobione średnio i w moim przekonaniu w tej półce cenowej nie powinno się to zdarzyć. No ale niestety się zdarzyło i musicie o tym wiedzieć, że musicie uważać na swój karabinek, jeżeli go kupicie. Więc podczas strzelania odkładamy go w takie miejsce, żeby nie szorować nim po żadnych innych nawet drewnianych elementach, bo po prostu się zrobią zadry. Kolba w naszym karabinku jest zakończona gumową stopką. Ona w założeniu ma tłumić drgania. Czy ona rzeczywiście tłumi? Ciężko mi to sprawdzić, ale prawdę mówiąc, większy komfort odczuwam po prostu z tego, że jest mi wygodniej się złożyć do strzału, a nie czuję, żeby ona cokolwiek tłumiła. Zresztą to jest bardzo twarda guma, więc nie wiem, co ona by mogła tutaj tłumić. Chociaż drgań tutaj jest naprawdę sporo. Kolba w stylu ambi, czyli dla prawo i leworęcznych, z taką poduszką policzkową, troszeczkę wyższą. Jeżeli chodzi o mnie, to do mojej postury jest dobrze, ale mogłaby być dosłownie pół centymetra wyższa. No to wszystko zależy od budowy naszego ciała. Mi akurat ona no, pasuje, mogę się do niej ułożyć, ale gdyby była troszeczkę wyższa, byłoby wręcz idealnie. Chwyt w tym karabinku jest moim zdaniem naprawdę wygodny. Pasuje idealnie do ręki, oczywiście mówię o sobie, bo każdy z nas jest troszeczkę inny, ale według mnie pasuje idealnie. Jest on nieco wygodniejszy od tego, co mamy w Crossmanie Copperhead, bo to jest podobna półka cenowa, też w tamtym karabinku jest drewniana kolba, drewniana osada cała, więc fajnie to można porównać i uważam, że w tym karabinku jest po prostu wygodniejszy ten chwyt. Niestety w całej tej osadzie brakuje mi w tych szczególnych miejscach jakiegoś ryflowania. No brakuje mi jakiegoś elementu chrupowatego, żeby po prostu karabinek się nie ślizgał. Dzisiaj strzelałem na testach w temperaturze w okolicy 0 stopni i no oczywiście strzelałem bez rękawiczek, no nie? Ale te łapy no po prostu mi się ślizgały, nie? Ślizgały mi się i to nie było jakieś super komfortowe. Strzelało się dobrze, ale no gdyby było to ryflowanie, łatwiej byłoby mi ułożyć idealnie tą rękę, no bo wiadomo, troszeczkę skostniała ręka, łatwiej by było wyczuć ten chwyt i to miejsce idealne, gdzie najlepiej po prostu pasuje dłoń do naszego karabinka. Strzelanie w rękawiczkach to jest podobny temat. Jeżeli mamy w rękawiczkach jakąś gumowaną powierzchnię, gdzie te łapy się nie będą ślizgać, to będzie super. Natomiast jeśli mamy takie zwykłe, jakieś wełniane, po prostu zimowe rękawiczki, no to będzie tutaj po prostu ręka cały czas tańczyła. Kabong w tym modelu jest wykonany z plastiku i jest na tyle duży, że nawet małpia łapa w rękawiczce się tutaj zmieści, bo naprawdę jest tutaj sporo miejsca. Chociaż wygląda ono dość smukły, uwierzcie mi, mieści się. Język spustowy dość duży, także plastikowy, posiada jedną podstawową wadę. No oprócz tego, że jest wykonany z plastiku, mamy podstawową regulację w postaci jednej śrubki, którą po prostu regulujemy długość drogi ściągania spustu. I no można by było oczekiwać troszeczkę więcej w okolicy 600 zł, ale to jest raczej standard w tej półce cenowej, więc tego niestety nie przeskoczymy.
Spust bym określił jako toporny. Jest to spust po prostu twardy. Nawet kiedy próbujemy wyregulować sobie tą śrubką pod siebie, no bo ja sobie prawie maksymalnie zwiększyłem drogę ściągania, żeby móc ściągnąć spust prawie do samego końca, wtedy jest to jakoś możliwość wyczucia tego spustu, kiedy padnie ten strzał. Myślę, że dopiero po przeglądzie zerowej, kiedy go rozbierzemy, wypolerujemy, chociaż ten plastik to tam nie ma za dużo do polerowania, no ale kiedy zrobimy po prostu przegląd zerowy tego spustu, jest szansa, że on będzie pracował trochę lepiej. To nie jest tak, że ten spust jest w całości wykonany z plastiku, jest tam trochę elementów metalowych, ale no, trzeba nad nim popracować, żeby działał lepiej. Z tyłu karabinka mamy automatyczny bezpiecznik, który się załącza za każdym razem, kiedy naciągniemy karabinek. W sumie powinien się załączyć za każdym razem, ale kiedy podczas naciągu przyciśniemy kciuk, nawet lekko, i naciągniemy karabinek, w środku będzie słychać tylko tryk i tyle. Karabinek zostanie w pozycji odbezpieczonej. Ja się na tym złapałem 2 razy. No i niestety wtedy możemy stworzyć niebezpieczną sytuację, bo będziemy myśleli, że karabinek jest zabezpieczony, a tak naprawdę nie jest i padnie niekontrolowany strzał i ktoś będzie miał dziurę w nodze. Więc musimy na to uważać. Ale działa płynnie, gładko, nie ma z nim problemu. Nieco dalej mamy szynę montażową w standardzie 11 mm wraz ze stoperem. Tutaj montujemy naszą optykę i słuchajcie, dla osób początkujących, które jeszcze nie miały Hudsona w rękach, optyka do tego karabinka będzie kosztowała wraz z montażem zapewne więcej niż sam karabinek. Tanie optyki w okolicy 150-200 zł, one się rozpadną po paczce śrutu. Tak średnio, to jest taka średnia. Karabinek ma na tyle duże drgania, że po prostu tania luneta razem z tanimi montażami po prostu to będzie się rozpadać. Na początku będzie gubił zero, a potem się po prostu zwyczajnie rozpadnie, okular wypadnie albo coś się zesra i tyle. Nieco dalej mamy logo Hudsona, nazwę modelu, jak i stronę internetową dystrybutora, który sprowadził nasz karabinek. Przyrządy celownicze w tym karabinku to światłowody i z przodu mamy muszkę w kolorze czerwonym z zabudowaną, a tutaj mamy szczerbinkę z nastawą pion i poziom w kolorze zielonym. Jest to fajnie, że 2 kolory, można sobie łatwiej to zgrać. Przyrządy celownicze nie są zbyt duże, więc na odległości powiedzmy 30-35 metrów jesteśmy w stanie z tych otwartych przyrządów celowniczych trafić w cel. Więc no, puszki, butelki nie są żadnym problemem, nawet na 40 metrów. Natomiast kiedy strzelamy figurki HFT, no to już jest, tak wiecie, w figurkę traficie bez problemu, ale w to czarne pole w środek troszkę trzeba się przyłożyć, ale nadal z 30 metrów jest to jak najbardziej możliwe. Przyrządy celownicze wydają się być spoko, ale niestety w tym egzemplarzu, nie wiem czy to jest tylko ten egzemplarz czy partia, mi się trafiło, że najprawdopodobniej nie są w osi. I żeby móc ustawić zero, muszę wychylić w jedną stronę szczerbinkę prawie o połowę. Więc no, wygląda to naprawdę słabo. W sumie w lewą stronę odsuwam tak o połowę możliwości przesunięcia. Wygląda to słabo. No i specy z Militaria.pl tego nie zauważyli. W sumie tak zostawili mi też, że tak ma być. No i tutaj w tym miejscu na kostce mamy jeszcze napis naszego modelu, numer seryjny, jaki jest to kaliber, więc wszystkie opisy są. Port ładowania w tym karabinku, muszę Wam powiedzieć, że jest osłonięty uszczelką, którą bym wymienił jako pierwszą rzecz, którą bym po prostu wymieniał w wiatrówce. Bym zamówił od razu i bym ją wymienił tak od strzała, zaraz po zakupie. Jest ona słaba i nie do końca uszczelnia tak jak powinna, więc to jest pierwsza rzecz, którą wypadałoby wymienić. Natomiast sam port ładowania idealnie pasuje śrut 4,51 JSB. On po prostu wpasowuje się idealnie, wpada w środek i siedzi. 4,5 od JSB też wygląda na to, że pasuje, ale wygląda to nieco inaczej na tarczą, troszeczkę inaczej lata i ten 4,51 wygląda znacznie lepiej na tarczy. Natomiast śrut od Gamo, z którego też strzelałem, gdzieś go tutaj Wam wrzucę zdjęcie, które to jest dokładnie, bywają w paczce śruty takie, które w ogóle nie idzie ich wcisnąć do środka. Tak jakby były 4,53, czyli 52, no 52 chyba powiem wejść, ale 53 no, na ścisk. Bywały takie, że jak wziąłem z paczki, weszły no, z lekkim oporem, a bywały takie, że nie mogłem ich wcisnąć, one po prostu się deformowały. Także masakra. JSB 4,51 pasuje idealnie. I tyle.
Lufa w tym karabinku, jak na standardy Hudsona, wykonana precyzyjnie, nie ma się do czego przyczepiać. Na końcu mamy tą nakładkę takiego tłumika niby, tego urządzenia wylotowego wraz z muszką. Jest to wszystko razem sklejone, zatopione. Lufa kończy się gdzieś tak w połowie muszki, więc jest nie najdłuższa, ale w zupełności wystarczająca do średnich dystansów. Mi osobiście nie do końca się podoba ten design i jakby rozumiem, że założenie było takie, że podczas przeładowania łapiemy po prostu za tą końcówkę, no nie? I łamiemy sobie ten karabinek, przeładowujemy, ma to być pewny chwyt i wygodniej, nie? No i wtedy oksyda też nie schodzi z lufy, no nie? Bo nie jest wycierana przez rękę. Ale jakby, no mi osobiście to nie do końca pasuje. No i ten plastik jest taki, wiecie, to jest taki plastik, nie? Taki, widać szef taki idący przez środek, to... Nie jest wykonane tak, jak ja bym chciał, bo gdyby to było lepiej wykonane, nie czepiałbym się, ale jest to taki plastik i to mi po prostu do całego karabinka nie pasuje. No jeśli chodzi o budowę, to tyle. Pewnie byście chcieli wiedzieć, jak się z niego strzela. Trzeba by zacząć od tego, że karabinek waży około 3 kg i jest to raczej przeciętniak. Ani lekki, ani ciężki. Podczas strzelania miałem wrażenie, że ma lekką tendencję do ściągania na kolbę. Naciąg działa topornie i osoby o mniejszej budowie ciała czy dzieci będą miały sporo problemów przy naciąganiu. Podczas strzelania karabinek generuje sporego kopa, a sprężyna wpada w wyczuwalny rezonans. No i pewnie Was ciekawi, jak wypada celność. No i nie było zaskoczenia. Karabinek wypada raczej przeciętnie i do tego pierwotna wada zgłoszona na serwisie nadal wystąpiła, tyle że w mniejszym stopniu. Zanim zacząłem go testować na tarczy, tradycyjnie postrzelałem do figurek. O ile z trafieniem tych większych nie było problemu, o tyle małe figurki to było już spore wyzwanie. Chwilę mi zajęło, zanim go wyczułem na tyle, żeby spróbować sił na tarczy. Z pozycji stojącej, z rąsi, na 10 metrów, tarcza wygląda tak. Strzelałem śrutem JSB 4,51, 0,55 g. Natomiast jeśli chodzi o moc karabinka, to jej nie brakuje. Potem strzelałem z tej samej pozycji na 25 metrów i potwierdza się to, co można było zauważyć na początku. Karabinek wali lekko na prawo. Po powrocie do domu z testów harnaś i ten serwis nie dawali mi spokoju, więc stwierdziłem, że sam zobaczę, co tak naprawdę było w tym wszystkim narobione. Widać, że cudowne ręce serwisanta tu były, ale oprócz wyjęcia sprężyny, tłoka, nic więcej się tutaj nie działo. Zapewne sprawdzono na oko, że prowadnica i cylinder są całe, a sprężyna nie ma boków, więc wszystko gra. I tyle. Hudson nigdy nie słynął z super jakości wykonania i zaraz po otwarciu rzucają się w oczy wytarcia plastikowych elementów. Zadry na tłoku i to dość głębokie, syfy wypadające z wewnątrz, na sprężynie i na tłoku. Co dobre, wewnątrz mamy splanowaną sprężynę i dopasowaną prowadnicę. Postanowiłem na szybko ogarnąć podstawową zerówkę, czyli umycie elementów z fabrycznego smaru, polerka, nasmarowanie wszystkich elementów, poskładanie do kupy. Mi to zajęło jakieś 40 minut, a efekt widać gołym okiem. Karabinek przestał wyskakiwać z rąk, poprawiło się skupienie. No niestety, nadal karabinek bije lekko na prawo, ale moim skromnym zdaniem jest to problem, który leży po stronie złego osadzenia przyrządów. Podsumowując. Hudson ostatnimi czasy gdzieś się zgubił w produkcji dobrych jakościowo i przystępnych cenowo wiatrówek. Odnoszę nieodparte wrażenie, że jakość ich produktów co roku spada. Na karabinku, jak i na pudełku znajdziemy dumnie wyglądający napis „wyprodukowano w Turcji”, ale jakościowo wypada to na tyle blado, że równie dobrze mogłoby być tam napisane „Made in China”. Produkt, który dostajemy w pudełku, nie do końca spełnia pokładane w nim oczekiwania i dla doświadczonych strzelców będzie po prostu zawodem. Natomiast Hudson w swojej naturze jest po prostu dziki i zwyczajnie trzeba go okiełznać. Po zrobieniu podstawowego przeglądu zerowego mam wrażenie, że to zupełnie inny karabinek. Nadal ma swój temperament, lubi szarpnąć i kopnąć, ale staje się na tyle przewidywalny i przyjazny dla strzelca, że zaczyna sprawiać sporo frajdy. I tutaj powstaje pytanie, czy warto wydać na niego 600 zł? Warto, o ile trafisz na egzemplarz z porządnej partii, który nie będzie się zacinał i będzie miał przyrządy celownicze w osi. Druga sprawa, ten karabinek pokazuje potencjał dopiero po zrobieniu zerówki. I dopiero wtedy jest to karabinek warty polecenia. A ja dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia, cześć!